Dąb czerwony to po prostu jeden z gatunków drzew z rodziny bukowatych. Cechuje się pięknie czerwieniejącymi jesienią liśćmi, którym zawdzięcza swoją nazwę. Jego drewno jest odrobinę gorsze jakościowo niż drewno dębów europejskich, ale wdzięczne w obróbce, w barwieniu, np. z użyciem bejcy, czy też w lakierowaniu lub olejowaniu. Dąb czarny zaś, nazywany też dębem kopalnym, to nie tyle określenie konkretnego gatunku drzewa, co drewna, czyli materiału pozyskanego z drzew. Dębem czarnym określamy drewno każdego w zasadzie gatunku dębu, które spełnia jeden podstawowy warunek. Przeleżało w ziemi, w bagnie lub pod wodą przez co najmniej kilkaset lat. Nazwa pochodzi oczywiście od koloru drewna, a ten bierze się stąd, że garbniki, których w drewnie dębowym jest bardzo dużo, reagują z solami żelaza obecnymi w wodzie lub w ziemi. Będąc i pięknym, i niezwykle rzadkim, jest on więc materiałem cenionym, bardzo kosztownym i czasami nazywa się go polskim hebanem.